Słuchacie serii Na Dwa Głosy, czyli rozmów o życiu w podcaście Karoliny Sobańskiej. Oddaję tutaj stery nad rozmową i siadam do dialogu z różnymi rozmówcami o relacjach, marzeniach, przyjemności czy wartościach. Podcast jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych, a na YouTubie i Spotify dostaniecie go w wersji wideo. Zapraszam do wysłuchania drugiej części rozmowy z Jowitą Michalską. Dzisiaj miałam rozmowę z moją Jagodą, która ma lat 14 obecnie i mi mówi tam, a jakieś moi koleżance, rodzice tam kupili suszarkę za 3000 zł tam na urodziny. I ja mówię, okej, super, tylko widzisz, i ona mówi, a ty mi ciągle tam ograniczasz jakieś rzeczy słodycze, każesz mi tam, nie wiem, właśnie odstawiać telefon, czy na przykład kłaść się z papierową książką do łóżka. I ja mówię, okej, super, tylko powiem ci tak, teraz mnie za to nienawidzisz, ale jak za 10 lat pogadamy o tym, to ta twoja koleżanka, która ma tą suszarkę za 3000, a zupełnie nie uprawia żadnych sportów, już jest otyła w tym wieku takim młodym i jeszcze ma pewne problemy zdrowotne już z motoryką, to naprawdę ta suszarka jej w niczym nie pomoże, nie? A ty, jak jesteś przyzwyczajony do tego, że jednak masz ograniczoną ilość słodyczy i to, co tam za moimi plecami wciągniesz, to jest by twoje, ale w domu tego nie robimy. I te właśnie rzeczy, które ja ci wpoję, za 10 lat będziesz, spojrzysz na siebie, spojrzysz na nią i bez względu na to, jaką macie genetykę, to będziesz zupełnie inaczej wyglądała. Będziesz miała zupełnie inaczej przejdziesz trądzikowe rzeczy, na co ma super wpływ, tak? I na przykład to też się nie widzi tej korelacji, nie? Więc dlatego myślę sobie, że fajnie jest, że my sobie we dwie gadamy, bo w moim wieku jest tak, że pewne rzeczy się po prostu sypią. Zaczyna się wchodzić w okres menopauzalny i wtedy jest tak, że z dnia na dzień, my pamiętajcie o tym też, że starzejemy się skokowo. To jest tak, że to nie jest, że my codziennie że jesteśmy starsi wiekowo codziennie o ten jeden dzień, ale organizm nasz w ten sposób się nie zachowuje. Nasz organizm ma po prostu różnego rodzaju tąpnięcia, nie? Raz na jakiś czas. Więc to jest tak, że to, że nie widzimy przez rok wpływu tego, że codziennie czy trzy razy w tygodniu pijemy sobie winko do kolacji, to w pewnym momencie zobaczymy to naprawdę boleśnie. To jest ciekawe. Wiesz, nie wiedziałam o tym, że to nas po prostu zaskakuje, że są takie momenty, że po prostu jest spadek formy. To jest klasyk longevity i zwłaszcza jest tak, że właśnie ten okres menopauzalny, o czym dopiero teraz zaczął się mówić, że kobieta ma w ogóle menopauzę, nie? Tak. I że to nie jest, i że można się do tego przygotować, że można wypłaszczać te braki, kiedy się ta produkcja różnych rzeczy kończy i można je fajnie suplementować, ale też trzeba wiedzieć, ile się tego ma i ile trzeba zasuplementować. I naprawdę w pewnym momencie, właśnie w momencie wchodzenia w te okresy menopauzalne, jest ultra ważne, żeby się dobrze przebadać i żeby dobrze zastosować. A nie, koleżanka mi powiedziała wczoraj, że trzeba to, a ta mi powiedziała, przykładaj sobie, nie wiem, kapustę, a tamta coś tam. No, it will not work. Ale mądre podejście powoduje to, że widzisz laskę, która ma 60 lat i wydaje ci się, że Boże, Jezus Maria, jaki to jest wiek w ogóle. Nie, w twoim wieku jesteś taka, matko boska, to jest w ogóle próchna. I która wygląda rewelacyjnie. Wygląda rewelacyjnie, fajnie i można się też super dobrze czuć w wieku 50, 60, 70. No właśnie, ważny kontekst. Bo samopoczucie jest fajne, a intelektualnie jesteśmy na ciekawym poziomie. I też mamy, to mogę powiedzieć też na swoim przykładzie, mamy wywalone na więcej rzeczy. To jest ekstra fajne. Tak, właśnie pamiętam, jak byłam mała i zapytałam moich rodziców, czy chcieliby się ze mną zamienić na wiek. Nie wiem, byłam nastolatką i oni powiedzieli, w życiu. I dokładnie. Mówili, że najfajniej się czuli, jak mieli tam 30 parę lat, bo wtedy po raz pierwszy stwierdzili, że wiedzą, kim są, już tam w wielu rzeczach im nie zależy i czują taką stabilność. I ja teraz mam tak, że właśnie jak mijają lata mojego życia, to myślę sobie, o wow, rzeczywiście jest coraz fajniej. Tak, jak byłam dzieckiem i wydawało mi się, że najfajniej jest mieć 16 lat, 18, to już super cool. Od 23 już brzmi to dziwnie. To teraz myślę sobie, w życiu bym się nie zamieniła i jakby nie mogę się doczekać tych kolejnych, nie, że jestem, wiesz, też się cieszę z tego, gdzie jestem dzisiaj, ale z taką radością patrzę na to, jak będę się czuła jeszcze bardziej taka osadzona w sobie z wiekiem. Natomiast to, co myślę, jest dla ludzi takim dużym motywatorem, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju praktyki prozdrowotne, nazwijmy je ogólnie, to stety, niestety, przynajmniej dla kobiet, no bo też jakby my znamy obie tylko soczewkę kobiecą jakby z autopsji, to jest właśnie, co powiedziałaś, tak, chcemy wyglądać pięknie, młodo, ale też się dobrze czuć, nie? Więc jakby z jednej strony ja to akceptuję, no bo żyjemy w świecie, gdzie ten jakby kult wyglądu wiedzie prym, jakby też nie ma co się oszukiwać, że to nie jest istotne i nikogo to nie będzie teraz interesowało, że to jest dla nas często motywator. No jakby kiedy mam, nie wiem, ja miałam problemy z cerą na studiach,
to nie myślałam sobie, o szkoda mi, że w moim ciele są jakieś braki, mam wyjałowione mikrobiom, tylko myślałam sobie, niech mi ktoś zabierze te pryszcze, byłam wściekła, tak? No, jakby to nie było z punktu czułości do tego, co się dzieje w środku. I zaraz wydaje nam się, że cały autobus patrzy dokładnie na nas i widzi każdy nasz pryszcz. Tak. Nie? To też jest tak. Ale to było, to jest ciężkie. Też jakby wiadomo, że jakby chcemy się czuć dobrze i tak sobie myślę, że no natura jest bardzo mądra, więc dlatego dostajemy sygnały na zewnątrz, bo inaczej byśmy się często tym mogli nie zainteresować. Dokładnie. A jako, że to widać i nam to przeszkadza, bo chcemy wyglądać dobrze i też myślę, że właśnie jest dużo takiej krytyki względem dbania o wygląd, że wiesz, mamy takie dużą polaryzację, tak? Że nie, jakby ćwiczysz tylko dlatego, żeby czuć się dobrze, jakby wygląd jest nieważny, ale to jest nieprawda. W sensie jakby na koniec dnia to też jest ważne. Oczywiście. I to na tym też nam zależy. Ale jak myślałam też o naszej rozmowie, to ciekawi mnie to, jakby co jest tym naszym, twoim, moim i naszych słuchaczy, tym naszym why, tym naszym powodem, dla którego to robimy. Bo też myślę sobie, właśnie tak jak zderzyłaś naszą różnicę jakby pokoleniową, można powiedzieć, nie, że jakby ja nie myślę sobie, że robię to, bo stresują mnie na przykład zmarszczki, które mam. I zastanawiałam się sama tak na zasadzie, to w takim razie czemu ja to robię? I na pewno częścią tego jest ten aspekt, że inwestujesz w młody i piękny wygląd. I jakby też przestałam się tego wstydzić, że to jest duża część naszej natury. Ale to, co powiedziałaś, ta druga rzecz jest moim zdaniem kluczowa, bo na koniec dnia chcemy mieć sprawny organizm, który się dobrze czuje. I jak ja odkryłam, że te moje przeróżne praktyki, czy to jest właśnie ograniczanie cukru, ale na przykład u mnie to nie jest tak, pewnie masz podobnie, że to nie jest tak, że mnie jakoś boli to ograniczenie cukru, bo ja też w ogóle nigdy nie byłam jakaś super słodyczowa, taka przypadłość, ale w momencie, kiedy przestawisz swój organizm na innego rodzaju produkty i wytrenujesz te kubki smakowe, to te rzeczy ci przestają smakować. I ja naprawdę nie mogę się doczekać, że zjem brokuła. Jakby ktoś mi powie, mam taką znajomą, która mówi do mnie, nie wierzę ci, Karol, że to lubisz. Jakby jestem przekonana, że jakbyś nie miała tych swoich powodów, to byś od razu rzuciła się na makaron z czymś tam. No czasami mam ochotę na makaron z czymś tam, czy na chleb z czymś tam, też to jest spoko, ale moje ciało marzy o tym, żeby zjeść omlet ze szpinakiem. No ja mam naprawdę dokładnie tak samo. I to jest kwestia właśnie, to wchodzimy na cały taki głęboki temat dietetyki, nie? Że dieta jest stylem życia, a nie tym, co robimy w tej chwili. I znowu, zobacz, mamy teraz taki okres, że się ostrzykują tym cholernym Ozempikiem, który ma dokładnie tak samo, który teoretycznie nie ma efektów ubocznych. Teoretycznie, nie? Ale to jest tak. Nagle dostajesz, miałaś tam jakiś, nie wiem, level, zawsze byłaś tam 10 kilo za duża, powiedzmy, tak? I teraz odkryłaś Ozempik, albo ktoś ci doradził, więc ostrzykujesz się Ozempikiem. Dodajmy, że jest to lek na cukrzycę. Jest to lek na cukrzycę. Nie jest lekiem dietetycznym i odchudzającym, ale jest tak stosowany, wypromowany w Hollywood i bardzo wiele osób z tego korzysta. Ale teraz tak, okej, jedziesz z tym. I to jest fajne, super, widzisz efekt, że nagle po prostu nie chce ci się zupełnie jeść, więc pijesz jeden jogurt dziennie. Przed nie rozumiem, to smuci, ale to tak, już pijesz jeden jogurt dziennie, ale nagle wyglądasz ekstra. Nigdy w życiu tak dobrze nie wyglądałaś, bo nagle zjechałaś te 10 kilo, które zawsze marzyłaś i nigdy ci nie szło. I teraz okej, odstawiasz więc ten Ozempik. I co się dzieje? Nie zmieniłaś żadnego nawyku życiowego, więc zaczynasz normalnie jeść, tak jak jadłaś wcześniej. Wracasz do wszystkich nawyków, które są. Komórki tłuszczowe mają pamięć, drodzy państwo. Jest to też udowodnione naukowo. W związku z czym dążą do tego, żebyś wróciła do tego poziomu, że jest ich tyle, ile było. Więc wracasz. Więc znowu jedziesz z Ozempikiem. A Ozempik, tak jak każdy lek, drag, trzeba coraz mocniej, coraz więcej, a efekt jest coraz bardziej marny. I tak samo jak zresztą jest z botoksem, tak? Więc to jest zawsze droga na skróty. Zawsze droga na skróty jest średnią drogą, żeby nie wiem, jak się wydawało. Chyba, że 7-minutowy workout. 7-minutowy workout systematyczny. Tak. Ale muszę coś dodać o Ozempiku. No. Bo nie ma skutków ubocznych jakby wynikających z brania leku, ale ma skutki uboczne wynikające z niejedzenia. Bo to jest to, że w momencie, kiedy nie masz apetytu, jakby mówię, ja powiedziałam, jak ty mówiłaś, że to dla mnie jest smutne, bo po prostu jakby jedzenie jest dla mnie czymś, co mnie bardzo uszczęśliwia, więc to jest ten smutny aspekt, ale w momencie, kiedy nie jesz, długoterminowo jesteś wyjałowiony ze składników odżywczych. Dokładnie. I o ile ta osoba, nie wiem, nie przyjmuje jakichś zastrzyków, kroplówek po prostu z wszystkimi składnikami odżywczymi, a wiadomo, że każdy podejdzie do tego inaczej, to są te skutki uboczne i uważam, że to jest mega niebezpieczne. To jest trochę co innego niż głodówki. Głodówki, które sobie robimy celowo po to, żeby pozbawić organizm przyjmowania jakichkolwiek kalorii, po to, żeby się oczyścił i zjadł trochę i ze środka opieką, tych rzeczy, które... Tych rzeczy, które są tam niepotrzebne, organizm mądrze zawsze je najpierw zjada, to jest super ekstra. Ja na przykład kocham postdoktor Dąbrowski i robię sobie go latem, co roku od
wielu lat i ma rewelacyjny dla mnie efekt, ale też nie dla wszystkich, bo moje, ja robię pełne 6 tygodni i w ogóle jestem zachwycona i to widać. A mam koleżanki, które po 2 tygodniach nie są w stanie dłużej, bo wypadają im włosy. Z jakichś przyczyn, tak? To nie jest coś, no więc po raz kolejny, to, że działa u ciebie, nie znaczy, że działa u mnie. Sprawdź, ale obserwuj. Jak czujesz się tragicznie, to jakby odpuść i przede wszystkim no właśnie konsultujmy się z ludźmi, którzy też mają większą wiedzę. Mi się wydaje, że wszelkie takie radykalne ingerencje w diety, tak jak mówiliśmy na początku, zmiany, warto mieć kogoś, komu zaufasz, z kim możesz się podzielić tym, jakie masz objawy, symptomy, żeby po prostu nie zrobić sobie krzywdy, bo też mam wrażenie, że my już szalejemy, jeśli chodzi o te wellnessowe tematy. Ale ja mam też dokładnie tak samo jak ty. Ja po prostu uwielbiam warzywa. Ja lubię i czekam, tak ja z radością zamawiam tego brokuła, bo ja go autentycznie lubię. Brokuła i kalafior to są absolutnie moje hity. Brukselka to jest też mój hit. A jak byłam powiedzmy 28-latką, to otwierałam oczy. Pierwszą rzecz, którą brałam do ręki, to był papieros. Paliłam 3 zazwyczaj w drodze do pracy na czczo, zanim jeszcze cokolwiek innego zrobiłam. I kawkę. I właściwie jak robiłam sobie coś do jedzenia w czasach takich właśnie wczesnych, wczesnopracowych, to kupowałam taką zwykłą pierś z kurczaka na bazarze i zastanawiałam się, co do niej dołożyć. Sos serowy czy inny, nie? I tak się odżywiałam, okej. Tak. I dzisiaj nie ma... To nie jest tak, że ja tęsknię za tymi czasami, za tym, że są jakieś cravings moje. Absolutnie nie. Ja długofalowo przeszłam na inne odżywianie i dzisiaj to jest moje preferowane. Więc jak teraz byłam zresztą na takim dłuższym wyjeździe w Rzymie i rzeczywiście było ciężko jeść same warzywa, bo wszędzie, w każdym miejscu były te makarony i te pizze. Więc ja, złapałam w tym pewną jednorazową przyjemność, ale to nie jest tak, że teraz marzę o tych kluskach z serem i po prostu tęsknię za nimi. Nie, ja kocham jedzenie warzyw i na przykład ja nie lubię świeżego pieczywa. Nie lubię. Nie mam ochoty na nie. Nie interesuje mnie w żadnym stopniu. Mm-hmm. Nie interesuje mnie. Ja jestem dosyć takim ochydasem, jak ktoś mnie zaprosi na lunch, bo pójdzie ze mną, to wiesz, ja odrywam skórę tylko tą taką chrupiącą od chleba. I na przykład... I zjadasz tą skórkę. Tak. I zjadam tą skórę chrupiącą i nigdy nie jem środka, zawsze go tak odkładam obleśnie. A bułek, bułki, białe pieczywo nie interesuje mnie w żadnym stopniu. Pieczywo tostowe nie interesuje mnie w żadnym stopniu. Jak mam zjeść pieczywo tostowe lub nic, raczej wybiorę nic. I to jest super, że to mówisz, bo wiele osób by nie uwierzyło w to. Uznałoby, że to jest jakaś twoja teoria prozdrowotna, nie, a po prostu ja tak twoje po prostu ciało lubię. Tego nie chce. Tak, i też jest wytrenowane czasami. Nie lubię bardzo słodkich rzeczy również. No. Nie wypiję posłodzonej herbaty, nie posłodzonej kawy. Po prostu tego nie jestem w stanie zrobić. Jak coś jest bardzo słodkie, to odkładam. Próbuję, nie wiem, kupiłam sobie jakiś fajny jogurt wysokobiałkowy ostatnio i po prostu pierwszy gryz spowodował, że to jest dla mnie za słodkie i po prostu odkładam. To ja tego nie chcę. Tak. Ja mam to samo, powiem ci, robiłam ostatnio. To też jest, była ciekawa obserwacja, bo robiłam test pączków. W ogóle nie jestem fanką pączków, to jest osobny temat, zabawa w test pączków. I dwie rzeczy. Pierwsza była taka, że poziom cukru i to, jak ja się czułam, i tu wracamy do punktu wyjścia, czyli robimy to, bo wiemy, jak się czujemy, kiedy tego nie robimy i wiemy, jak się czujemy, kiedy to robimy. Tak. I ja się po prostu czułam jak ameba. Realnie miałam głupawko, zjazd. Połowa mózgu zjechała. Po prostu nic bym mądrego nie wymyśliła wtedy. Więc to dało mi taką refleksję na zasadzie, okej, to tak mogłabym się czuć, gdybym prowadziła taki styl życia, byłabym bezużyteczna. I czasami się sobie, okej, może dlatego jestem w stanie jakby całkiem sporo ogarniać w ciągu dnia, bo właśnie zasilam się w odpowiedni sposób. A druga rzecz była taka, i za to byłam bardzo sobie wdzięczna, że to nie pozostawiło żadnych większych skutków. W sensie od razu odbiłam do normalnego stanu. Miałam, ale powiem ci, to było bardzo dla mnie ciekawe, bo ja o godzinie 16 zjadłam, próbowałam kilku pączków, myślę, że łącznie zjadłam tak z 2,5, więc myślę, że to nie jest jakiś milion pączków. Ja o godzinie 16 byłam gotowa iść spać i wstać następnego dnia o 10. Po prostu byłam bez życia. Zadzwoniłam właśnie do mojej mamy i położyłam ją na głośniku. Mówię, mamo, nie dam rady nic ci powiedzieć, przecież 16 i to nie był jakiś bardzo busy day i nie wiadomo co. Tak, po prostu mnie to totalnie zniszczyło. Bo to jest inny business. Busy był twój po prostu więc, przewód pokarmowy straszliwie. I pomyślałam sobie, okej, nie chciałabym się tak czuć. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, jak fajnie i szybko mój organizm się zregenerował i kolejnego dnia czuł się super, wszystko działało, nie byłam po prostu jakaś, wiesz, totalnie spowolniona, wzdęta czy cokolwiek. Tak, jeśli robisz to cały czas, bo to jest tak, że ludzie tak egzystują, nie? To jest tak, że ludzie tak egzystują. Egzystują cały czas na wysokim poziomie cukru. Fajnie to widać u małych dzieci, bo na przykład ja właśnie też jakby, moje dziecko jest nieszczęśliwe z powodu spożywania małej ilości cukru, ale powiedzmy tak, dopóki udawało mi się jeszcze to utrzymać, czy takie trzeciego, czwartego roku życia, ona nie jadła cukru w ogóle. Nie było takiej opcji. Nie spróbowała nigdy żadnego słodzonego produktu, ani cukierka, ani nic.
I potem, jak się zaczęło takie późne przedszkole, to już zaczęły się urodziny dzieci. I urodziny dzieci wyglądają tak, że zazwyczaj są gdzieś w takim, jakby, jak wygląda przebodźcowanie małego dziecka. I to moje dziecko wychowane w takich warunkach początku właśnie kaszy jaglanej z olejem z tych kiełków pszenicy, na brokułach i burakach, tulone w chustach, w wełnianych po prostu tam rajstopkach, tylko i wyłącznie naturalnym wszystkim. Nagle po prostu wbiło w taki klimacik ten właśnie centrum handlowe, super high level oświetlenie, dzieci wszystkie biegają i są żelki podstawą posiłku, a potem tort na nie, tak? I po prostu... No nie czpanko. To jest grube czpanko. I jak zobaczysz, jak ja zobaczyłam jagody, która po prostu się robiła tak pium, 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 odbijała się do 23 i miała taki dziki wzrok i te dzieci wszystkie takie przebiegające z tego. To jest właśnie piękne, bo organizm dziecięcy, który jest jeszcze nie jest taki, wiesz, właśnie zepsuty, on pięknie pokazuje te rzeczy. To jest hardcore. Te ci są naćpane wszystkie. No i tak lecimy całe życie. Tak, tak. I wiele osób, które nie ma tej świadomości, że no moja koleżanka, która jest pediatrą, opowiada mi autentyczną historię. Ja ją często opowiadam, że przyszła pani z 3-letnią dziewczynką z bólem gardła, jakimś się namówi, wie pani co, bo widzę, że takie gardziołko jest przesuszone, ma pani może coś, żeby dać dziecku pić, to ja zajrzę do tego gardła i matka wyciąga autentycznie 2-litrową kolę z siatki i tak moja koleżanka mówi tak, ale co pani robi? No chce dziecku przepłukać gardło, nie? Także Boże, myślę, że jest okrutny brak świadomości w tym obszarze. Na każdym etapie życia, tylko to też jest trochę tak, od czego wychodzisz z domu, bo miałam rozmowę z moją uroczą też bardzo koleżanką, dziennikarką, jak leciałyśmy razem do Stanów na SX Sezona, duży technologiczny festiwal i siedziałyśmy na lotnisku w Denver chyba bodajże, takim dosyć obleśnym, czy w Dallas, zawsze mi się mylą. Taka jestem. Ale klimat, myślę, tak, tak. Ogólnie siedziałyśmy na tym lotnisku, brudna wykładzina, 3 fast foody i obok nas grupa młodych osób, gdzie dziewczyna jedna, na którą spoglądałam, która miała taką właśnie z tego fast fooda, taką litrowy napój, pewnie to była jakaś cola i wielkiego hamburgera, miała łydkę grubości mojego pasa. I sobie myślę, jak to jest możliwe, że przy tej możliwościach, nie wiem, które są w internecie, no wszyscy mamy dostęp do tych samych rzeczy, ona nie wie, jak straszliwą sobie robi krzywdę. I ta moja koleżanka dziennikarka mówi, ale posłuchaj, jej rodzice prawdopodobnie karmili ją McDonaldem na śniadanie i więc myślisz sobie ty, jakie było twoje domowe jedzenie w rodzinie, tak, że twoja matka gotowała rosół, moja gotowała rosół i pomidorówkę następnego dnia z tego, sama przygotowywała tak albo mama, albo babcia. I to jest moje domowe jedzenie, to jest moja baza, z której wychodzę. A jej mama jechała samochodem do najbliższego McDonalda, tam w plastiku przynosiła śniadania dla tej trójki dzieci najtańsze i on i wbija do domu i to jest jej domowe jedzenie. I teraz jakby wychodzimy, ktoś z nas będzie miał refleksję na temat tego, że to, że jesteśmy chorzy na to w wieku 35 lat, to jest wynikiem mojej diety albo nie. I teraz to jest tak, że bo ja lubię słodycze, nie? Wracając trochę do tego właśnie też wątku, że ty, ani ja nie lubimy. Nie jest możliwe, żebyśmy z natury lubili słodycze. To nie jest nasza natura. Nasza natura to jest mądry organizm, więc za wszelkiego rodzaju formy zaburzenia powodują, że mamy ochotę na słodycze. I tak, albo to jest kandydoza, albo to jest w ogóle całkowicie niewłaściwa dieta, albo to jest już uzależnienie, które powoduje tylko, że codziennie dostarczamy cukier i jesteśmy uzależnione od tych skoków insulinowych, tak? I teraz tak, wiadomo, jak z każdym uzależnieniem, pierwsze 3 tygodnie są hardkorowe, ale polecam gorąco wyzerować cukier, naprawdę zmusić się. To jest trudne, ogromnie trudne, no bo to jest klasyczne uzależnienie, więc po prostu te napady, wiesz, są szalone. Ale spróbować przez 3 tygodnie wyzerować całkowicie, sprawdzać nawet, czy jest, bo często on jest też w keczupie, często jest w całej masie innych produktów, które są w ogóle niesłodkie dla nas, tak. A jest też cukier, wyzerować i zobaczyć po 3 tygodniach, jak się ten organizm zachowuje. Najprawdopodobniej przechodzimy po prostu na pełnym luzie po cukierni i nic tam nas nie ciągnie. Ja idę z kimś do cukierni, gdzie ktoś coś je, gdzie na przykład, nie wiem, czasem moja córka chce zjeść jakieś tam ciastko i ja nie zamawiam tam ciastka, bo nie mam potrzeby zjedzenia tam ciastka.
ale nie wiem, czy też tak masz, bo ja tak mam, że czasem mam ochotę i po prostu wtedy sobie zjadam jakieś słodycz i zjadam jakieś ciastko. Tak, tak. I to może wynikać z różnych, jakby z różnych powodów. Też pamiętam, jak sobie robię te moje detoksy, to mam takie momenty, kiedy mam napaść na coś słodkiego i marzy mi się coś słodkiego i na przykład wiem, że zazwyczaj jest to jakaś forma zajadania emocji. Wtedy sobie siedzę i jakby, jako że nie mogę zjeść nic słodkiego, bo akurat jest detoks, to myślę sobie, okej, to co ma mi dać to ciastko? Może jestem smutna, może coś mnie zdenerwowało. Wiesz, jakby przyglądam się pod tym względem. Myślę, że kwestia emocjonalnego jedzenia, zajadania emocji, komfortu płynącego z jedzenia też jest ogromny temat społeczny, o którym się nadal mówi mało, że okej, jest ta część też taka stricte fizjologiczna, ale jak wiemy, ciało, umysł, duch, to wszystko jest połączone, więc te nasze emocje są połączone z tym, że nasze ciało chce ten cukier po to, żeby właśnie mieć ten high, żeby poczuć się lepiej, żeby w mózgu było milutko i cudownie, aż do momentu, kiedy będzie zjazd i trzeba będzie znowu to zrobić. Więc to są ciężkie tematy, ale wydaje mi się, że ta świadomość rośnie i nawet jak mówiłaś o swoich porankach z papierosem i pewnie kawą ileś tam lat temu, to ja myślę sobie, że ciężko jest ogólnie się porównywać właśnie międzypokoleniowo, bo ten stan świadomości i dostępu do wiedzy był po prostu inny. I jestem przekonana, że w tych czasach, o których mówisz, to było cool, że robiłaś te rzeczy. Dokładnie. I wszyscy tak robili. I jakby teraz, nawet jak myślałam sobie ostatnio, że jak ja ponad 10 lat temu, około 10 lat temu zaczęłam zgłębiać tematy związane z ekologią czy z roślinnym jedzeniem, to była nisza i to nie było cool. To nie było w trendzie, o tym nie były kampanie reklamowe, tam nie było współprac, wiesz, w mediach społecznościowych. To były rzeczy na zasadzie hipisowskie, dziwne. Tak. Teraz mamy inne czasy, też inny dostęp do wiedzy. Natomiast jeszcze tak sobie myślę o tym, co powiedziałaś w kontekście suszarki za 3000, że jest takie proste powiedzenie, że kawa nie wyklucza herbaty. Myślę sobie, nie znaczy, że osoby z super suszarkami będą zaniedbywać swoje zdrowie, więc jakby osoby bez suszarek, to tak też nie wychodzimy zero-jedynkowo. Można mieć prawdopodobnie i to, ale rozbawiło mnie to, że to była ta analogia twojej córki, że tutaj jest suszarka, a ja nie mogę jeść cukru. Bardziej chodziło mi o to, żebym wytłumaczyła Jagodzie, że niekoniecznie trzeba mieć suszarkę za 3000, aby dobrze wyglądać i być szczęśliwym. Bardziej to był ten message do mojego dziecka. Ale właśnie też jakby wracając do tych mód życia, ja jestem 14 lat wegetarianką i znowu... Dzisiaj mam dużą dyskusję ze sobą nad delikatnym powrotem do pewnych mięsnych posiłków. Nie mam takiej potrzeby i waham się dużo, myślę o tym, dużo się zastanawiam, jak to zrobić, czy co zrobić, bo spożycie białka, to jest mój challenge taki. Ja dość dużo pracuję i dużo rzeczy robię. I trudno mi jest też mocno panować nad tym, nad porami, nad tym, żeby tego białka mieć dużo i tak dalej. Więc też nie jestem tak potężnie nabiałowa. My mamy jednak tą zimę zimną. Ja wierzę też w to, że zimą nie można walić tak dużo na biału. Bo i też widzę, że mój organizm robi się zaflegmiony wtedy i tak dalej. Bo są dzisiaj te skyry, te wszystkie wysokobiałkowe nabiały. I super, okej, ja jem jajka, ale patrząc na to, że chcę jeść dzisiaj 2 gramy białka na kilogram ciała, bo mój organizm czuje, że potrzebuje. Ćwicząc dość dużo i patrząc na to, jak wygląda gęstość mojego ciała, bo ja się obserwuję, widzę to. Nie jest tak, że jestem tak super tym przejęta, ale obserwuję swoje ciało, to myślę sobie, dobra, okej, powinnam trochę zwiększyć ilość białka w diecie. I trudno jest to zrobić z samych strączków i trochę więcej, i powiedzmy, ileż można jeść jajek. Więc jak na przykład okazjonalne keto, które jest fajne, nie na stałe, nigdy nie polecam, bo jednak wszelkiego rodzaju modyfikacje, które nam odejmują coś, zawsze się na końcu zemszczą, ale okazjonalne keto tak, żeby wprowadzić organizm w ten stan jest fajne, natomiast jak się jest weganką albo wegetarianką, to jest to szalenie trudne to zrobić. Więc myślę sobie nad tym mięsem, dlatego co chcę powiedzieć, z perspektywy też wieku, momentu, w jakim jesteśmy i tak dalej, warto przyglądać się różnym czasom. Nie mówmy sobie, że okej, całe życie będę już taka. I owszem, tak wydawało, jak miałam 19 lat. To też jest tak, że można różne rzeczy robić w różnym momencie, bo akurat organizm tego potrzebuje, ale bardzo z drugiej strony namawiam na rytualizację, bo jak ktoś mówi tak, ja czuję, mój organizm czuje, że dzisiaj to, że dzisiaj tamto i myślę sobie, nie jest tak. Dlatego, że jeżeli chcemy mieć odstępstwo, tak jak mówisz, czasem sobie chcę zjeść ciastko. Tak ja właśnie byłam teraz w Rzymie i po prostu poszliśmy do knajpy, która była sławna z tiramisu. Wiedziałam, że to powiesz. Tak. I wiesz co, o 23 zjadłam tiramisu. Żyję, jestem.
nie mam rogu. I gdzieś tam w nocy. Z boku. Tak, okej, okay, ale to była jednorazowa. A w momencie, kiedy co drugi dzień myślę tak, dzisiaj też jest taki dzień, że ja potrzebuję tego tiramisu, to nagle wchodzimy w nieco inny klimat. Ale to jest bardzo grząski grunt dla mnie. Gdzie jest ten craving, a gdzie już nam to wchodzi w nawyk? Nawet tak jak sobie myślę o tym winie, serio, ci przerywam, ale to jest to, że ja staram się gdzieś tam siebie obserwować, właśnie w którym momencie pozwalam sobie na jakąś totalnie zdrową ludzką zachciankę, mm-hmm. a gdzie już się podpięłam pod to, że cukier i mój mózg mówi więcej, więcej, więcej. Tak. I właśnie już tak z winem na wakacjach. Tak. Napiję się lampki wina do kolacji, następnego dnia, uwaga, szokujące, mój organizm znowu zastanawia się, może fajną lampkę fajna wina. Lampka by pasowała. I wtedy myślę sobie, dobra, może to jest ten moment, żeby jednak wziąć krok do tyłu. I to jest i znowu wracamy, zataczamy takie koło do badania. Nie? Dzisiaj technologia pozwala nam na pewną cudowną rzecz, czyli na używanie wszelkiego rodzaju technologii ubieralnych, tak zwanych wearables, czyli Aura Ring. Bardzo mocno polecam na przykład takie rozwiązanie. Albo wszelkiego rodzaju, nie wiem, mamy te różne nie jestem super fanką smartwatchy, bo one robią nieco jeszcze dodatkowych rzeczy, czyli na przykład pingają nam mailami, tak? I to jest tak, że jeżeli w ciągu godzinnej rozmowy, my mamy obie wyłączone telefony teraz, ale jeżeli w ciągu godzinnej rozmowy z kimś cały czas mi tutaj ten zegarek, no to wiadomo, że to jest, robi więcej złego niż dobrego. I to wiesz, jak to szybko się dzieje? Ja nigdy nie miałam takiego sprzętu, dostałam taki zegarek i nie wyłączyłam powiadomień, a i tak mam powiadomienia tylko na WhatsAppie. No. I to mi, nie wyłączyłam wibracji. Aha. I to mi wibrowało, ja się tak uzależniałam od tego uczucia i czułam takie wyskoki dopaminy na zasadzie, super, ktoś napisał, że po prostu wyłączyłam to po tygodniu. Mówię, nie, no przecież to są tak proste mechanizmy, to jest tak mądrze zaprojektowane, żeby nas, żeby nas zrosnąć z tym sprzętem, więc ja też bym była ostrożna. A zwłaszcza my osoby, które pracujemy jednak z mediami społecznościowymi, że częścią naszej pracy jest bycie online, ultra się trzeba pilnować, ultra. I naprawdę to jest tak, że jeżeli wrzucasz, powiedzmy, systematycznie coś na jakieś media społecznościowe, czy gdzieś jesteś aktywna, to naprawdę można to robić tylko raz dziennie, albo tylko dwa razy dziennie w jakimś konkretnie określonym czasie, a przez resztę dnia po prostu tam co 15 minut nie zaglądać, bo to powoduje bardzo szybkie uzależnienie. Ja tłumaczę w kontekście znowu nastolatków mojej córce i myślę, że to najbardziej do niej trafiło, jak jej powiedziałam, posłuchaj, ty jesteś tu pewną taką niewinną osobą po jednej stronie tego ekranu, a po drugiej stronie ekranu siedzi banda kolesi, którzy studiowali psychologię po to, żeby dzisiaj dostawać pensję co miesiąc za to, że co najmniej 8 godzin dziennie zastanawiają się, jak to zrobić, żeby cię utrzymać dłużej tam. I teraz pytanie, czy chcesz dać im wygrać? To jest takie, że to moim zdaniem do Jagody najbardziej trafiło. Że tak, kurde. Ale tak, przypomina mi się teraz ten fragment filmu sprzed kilku lat, ten Social Dilemma. Tak. Na pewno znasz. Absolutnie, tak. I ten jeden moment... Tristan Harris, bo miałam okazję poznać go. Tak, super, zresztą mega fajny gość. Mocno się ogarnął, bo wcześniej pracował. Tak, i ten moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że dzieci ludzi, którzy stworzyli media społecznościowe, dożu mogu linią, dzieci ludzi, którzy stworzyli te media społecznościowe, mają zakaz z nich korzystania, bo oni wiedzą, że to niszczy nas po prostu. To było dla mnie okej. Okay. Skoro już mam tę wiedzę, chcę dać się sfrajerzyć i czasem daje się, jakby w sensie wiesz, no jakby nawet przez to, że jest to narzędzie pracy i powiem ci, jestem zła trochę na Instagrama, bo przecież się wycwaniłam w zeszłym roku i zrobiłam tak, że obserwuję zero osób ze swojego jakby konta, z którego wrzucam te rzeczy jakby formalnie, po to, żeby w momencie, kiedy jestem zajęta i mam coś do zrobienia, po prostu, żeby nic mnie nie rozpraszało. No i teraz oczywiście już nie tylko mi się pokazują posty proponowane, ale pokazują mi się relacje proponowane i mój cały ten interfejs na start wygląda dokładnie tak samo, jak wtedy, kiedy obserwowałam ludzi, no bo jakby oni się chyba zorientowali, że trzeba też walczyć o uwagę tych, którzy się chcą wycwanić na Instagramie. Tak, więc, umówmy się, że jest trudne. To tak, że algorytm ma jakby zawsze za zadanie zarabiać dla właściciela, żeby nie wiem, co ci tam powiedzieli. I to jest trudne. I znowu, patrz, wchodzimy w taki z kolei temat, zakazy nie są dobre. Zależy, na jakim jesteśmy etapie. Dlatego, że... W sumie mi się wydaje, że to dla każdego my są znowu dobre. My żyjemy w środowisku bardzo uprzywilejowanym, bo w środowisku opartym o wiedzę. I ty i ja dużo wiemy z bardzo wielu dziedzin. Spotykamy się z ludźmi, którzy wiedzą i ewentualnie nas tą wiedzą zasilą. I żyjemy okrutnie świadomie. To jest nieprawda dla większości społeczeństwa. Większość społeczeństwa żyje bez świadomości albo, i to niechcący, w sensie nie ma w tym żadnej ich winy, że po prostu gdzieś zabiegani, gdzieś zakręceni
żyją w jakimś tam świecie. I teraz moje dwie obserwacje, takie ostatnie, ja też oczywiście zwracam na to uwagę, bo też karmię tym potem moje media społecznościowe, żeby pokazać takie przykłady, ale moje dwie obserwacje, wchodzimy do jakiejś takiej śmiesznej, bardzo fajnej jadłodajni, gdzie taka pani gotuje i wystawia po prostu różne potrawy i sobie można pokazać palcem i zjeść. Ja lubię takie rzeczy, ja lubię takie miejsca. I przychodzi tam pani, która ewidentnie jest bywalczynią, z dwoma dziewczynkami, jedna taka na oko z 4 lata, druga na oko z 6, wystawia dwa tablety, jednemu dziecko konik i pony, drugiemu tam coś już bardziej zaawansowanego, włącza i zaraz pani przynosi jakieś dwie potrawy i ona tak futruje te dziewczynki tym jedzonkiem, nie? I teraz tak, w ten sposób, i ona nie ma na pewno świadomości, bardzo by chciała dobre rzeczy zrobić tym dziewczynkom, tak, bo chce, żeby dobrze zjadły. Nie ma absolutnie świadomości, że buduje fatalny nawyk, którym one będą się borykały całe życie. To znaczy, po pierwsze, multitaskingu, czyli tak, takiego, że dwie rzeczy naraz, tak, to jest pierwszy błąd, nie bycia tu i teraz, tak, czyli braku osadzenia w sobie i w swoim tym, budowania poczucia smaku, i takich, że tam jest cała masa rzeczy, które będą obciążały te dwie dziewczynki przez resztę życia, nie? Druga rzecz, którą widziałam, to a propos uważności bycia na przykład w relacji, nie? Przyszła para do knajpy, do której przyszliśmy z moim partnerem, gdzie w ogóle w Grecji to się też bardzo rzadko zdarza, bo jednak tam ludzie są ze sobą. Że akurat w tych, oni mają ten rytuał knajpiany cały rok ze względu na dobrą pogodę, wychodzą do knajpy, dużo ze sobą są, są też międzypokoleniowo, co ja absolutnie uwielbiam, bo widać tam nastolatki z rodzicami, z dziadkiem po prostu w knajpie wieczorkiem. I przychodzi para takich właśnie takich 25-30-latków, siadają razem, zamawiają sobie jakiegoś drinka i on odpala sobie na telefonie mecz koszykówki. I tak sobie stawia, nie? I ogląda. A ona tak na nas popatrzyła, na innych i w ogóle tak się dzieli. No i oczywiście ja wrzuciłam to u siebie na Instagram, gdzie my dziewczyny jesteśmy też obrończyniami, ale może oni się umówili, że to jest akurat strasznie ważny mecz i tak dalej. Może, tylko ja nie jestem od tego, żeby na moim Instagramie pokazywać obronną ręką tę obronną sytuację, tylko pokazywać mechanizmy, które nas strasznie psują. I to jest tak, że to uświadamianie jest ultra ważne i te zakazy są ultra ważne, dlatego jestem na przykład za tym, żeby obostrzyć i wprowadzić zakaz mediów społecznościowych do 14-16 roku życia. Jestem absolutnie za tym. Jestem totalnie, będąc hipisowsko podchodząca do życia, jestem tu radykalna, bo większość z nas nie wprowadzi tych mechanizmów obronnych swoim dzieciom, bo większość z nas nie ma świadomości, jaką to robi krzywdę, a te wszystkie rzeczy związane z lękami, depresjami, z tym, że dziewczynki muszą być takie piękne i takie chude, to jest też powodowane przez to, co oglądam, przez to syf, co oglądamy na przysłowiowym TikToku. Moja córka dużo ze mną gada, niestety głównie po nocy chce. Cały dzień ma zamknięte drzwi od pokoju i mówi, nie wchodź do mnie, ale o 23:30 wbija do mnie do sypialni, kiedy ja jestem bez bazy i mówi, coś ci chcę powiedzieć, ta Maja to, a tamta to, a tam Tadeusz to, ale pokazuje mi koleżanki swoich koleżanek i ich konta na mediach społecznościowych. I to są 13-14-latki. Jestem w szoku. Makijaż po prostu przepotworny, paznokcie takie, tego typu w ogóle ruchy, tam śpiewanie do jakichś dosyć też zresztą strasznych, czasami obrażających kobiety utworów. I tylko to. To jest hardcore. Nakładanie tych wszystkich filtrów. Nie wygląda się tak w rzeczywistości. Nie masz możliwości tak wyglądać, więc jakby stawiasz się z góry na przegranej pozycji w takim wyścigu, który się staje ważny, nie? Mnie to przeraża też, miałam u siebie taką rozmowę o wychowywaniu dzieci w świecie ekranów. Jest to dla mnie teren jakby nieodkryty przez to, że nie mam dzieci, ale też mimo wszystko zawsze się cieszę, że wychowałam się w świecie, w którym nie było jeszcze tych mediów społecznościowych. Totalnie. I Instagram pojawił się, jak miałam 16 lat i uważam, że to było błogosławieństwo i nie wiem, jakbym się odnalazła w tym świecie, ale to, co mówisz o zakazach, ja myślę, że oczywiście mniej lub bardziej świadomi, jakby jesteśmy różni, ale nawet
Ja też sobie niektórych rzeczy zakazuję. Ja też mam takie momenty, kiedy sobie odinstalowuję jakąś aplikację, dlatego że właśnie jestem tylko człowiekiem i wjeżdża mi automat. Mój palec pamięta dokładnie, gdzie była ta aplikacja. Tak. Jeżeli realnie nie chcę tam wchodzić, to czasami też wykonuję jakieś takie rzeczy, czy na przykład ustawiam sobie, to jest bardzo fajne, ustawianie sobie limitów na jakieś media. I wtedy okej, masz oczywiście opcję przedłużenia tego limitu, ale kiedy dostajesz informację, słuchaj, siedzisz tutaj już godzinę, czy zamykamy, czy chcesz chwilę dłużej, to masz ten moment refleksji, tak? Jest więcej tych kroków, żeby wrócić na tę platformę. Dokładnie. Więc uważam, że to jest wspaniałe i trzeba sobie pomagać. Natomiast nawiązałaś do Grecji i to tak w nie do końca pozytywnym tutaj akurat aspekcie, ale jestem ciekawa, czy przez to, że spędzasz więcej czasu w Grecji w ostatnim czasie, czy widzisz jakieś, no właśnie choćby kulturowe czy nawyki, czy rytuały, czy kwestie mentalności, które wpływają korzystnie na ciebie? Coś, czego moglibyśmy się od Greków nauczyć? Ja czerpiesz z tej kultury? No właśnie, to jest też troszeczkę taka może dygresja. Moja Grecja nie jest typową Grecją, tak? Mój Grek jest profesorem na uniwersytecie, inżynierem, więc nie jest takim, jak mówimy, Grecy lubią się lenić. Ja nie spotykam Greka w moim środowisku, który mógłby się polenić. Chciałabym, żeby się polenił. Więc myślę, że to, co na pewno jest szeroko greckie i w tym środowisku greckim, w którym ja jestem, też się dzieje, to jest link z naturą. Oni po prostu dużo spędzają czasu na dworzu, dużo plażują. Bycie na plaży i nic nie robienie to jest dla nich sport. I to jest super fajne. Po prostu bycie tam, tak? Bycie, oni są związani właśnie z tym, związani są z wodą, z morzem, są bardzo mocno związani. I to widać nawet wśród osób, którzy hardkorowo, nie wiem, prowadzą biznesy, czy pracują, czyli są kimś takim jak też my tutaj, ale to na przykład właśnie link ze słońcem, link ze światłem, link z wodą, link z byciem na zewnątrz jest ultra ważny. Nie ma wśród Greków jakichś tam, nie wiem, wielu pewnie więcej ultramaratończyków niż w Polsce, myślę, że nawet pewnie mniej, czy osób, które tam biegają, ale samo istnienie, współżycie z naturą jest dla nich bardzo ważne. I to jest coś, co mi się podoba, coś, co lubię. Międzypokoleniowość, która jest dużo więcej niż u nas, takich właśnie, że widzimy te rodziny, że my jesteśmy jako Polacy, uważam, też rodzinni versus na przykład Amerykanie, którzy jednak tam jakby pewnie liczba domów starców jest trochę większa i taki, taka normalność w tym, że seniora oddajemy tam, jest pewnie większa. W Polsce też nasza kultura jest taka urodzinniona. Tak, ale trochę mam wrażenie, że u nas to jest takie mocno z obowiązku. Pewnie tak, chociaż różnie bywa, natomiast my mamy te pewne rytuały trzymające nas w rodzinie, ale chociażby tak, nie wiem, Grecy mają tak, że mój partner ma na przykład całą masę kuzynów, z którymi utrzymuje bardzo bliskie kontakty wszystkimi. Ta rodzina jest też duża i to jest tak, że... Też na przykład, chcą się spotykać, to jest tak, zmarł teraz u nich w rodzinie brat taty mojego partnera i on do mnie dzwoni i mówi, posłuchaj, wiesz, jest w ogóle taki hardcore, no bo moi rodzice są, jego rodzice są bardzo wiekowi. Mówi, wiesz co, no jest jakby pogrzeb tego brata mojego taty. Potem po miesiącu jest jakby taka druga opcja tego pogrzebu, że znowu cała rodzina się musi zjechać, musimy pójść tam do kościoła. Potem wszyscy idziemy na kawę, a potem jeszcze wszyscy idziemy na obiad i wiesz, ja muszę się tam jakoś tak wymiksować z tego, no mam tam egzamin ze studentami w poniedziałek i muszę to ogarnąć i będę się strasznie gęsto tłumaczył, że nie pójdę na te wszystkie części. Nie na samym pogrzebie, tylko jeszcze raz po miesiącu. Więc oni mają dużo takich kotwic rodzinnych, które są oparte o rytuały. I też to, że na przykład ja miałam wrażenie, cieszę się, że dzisiaj, że ja żyję w takim świecie, w którym bycie 40, 50, 60-latką kobietą zaczyna być okej, normalnością. Bo miałam wrażenie, że kiedyś ja pracowałam na początku w marketingu, w reklamie, grupa docelowa kończyła się, była taka 16-45. Jakby, a jak masz 46, to co? Też będziesz mieć, nie? Że jakby kończyły się w ogóle możliwości. Wtedy tak jakby idź uprawiaj działkę i szykuj sobie i idź wykup miejsce na cmentarzu, nie? Właściwie tyle. Tak. Więc to jest trochę tak, że to się bardzo zmienia i to jest super fajne, ale na przykład mam wrażenie, że w Grecji widać te starsze panie. W Polsce nie widać starszych pań tak bardzo na mieście. One nie wychodzą na miasto, właściwie mało mają koleżanek. Być może w mniejszych miejscowościach. Ja jestem warszawianką żyjącą w Warszawie lub w dużych miastach, więc pewnie mam to przekoszone trochę. Ale tak jest, nie? Natomiast mama mojego partnera, mając lat 80 parę,
trzy razy w tygodniu lata z koleżankami na kawę i na tańce. Jakby to jest dosyć normalne. 4 godziny dziennie wisi z nimi na telefonie. Tak. I w ogóle tam się przekrzykują, przegadują. Czasami jest tak, że śmieszne, one wszystkie te wdowy latają tak na czarno i takie czarne, bo one są też, jakby dużo robią, więc są zazwyczaj takie żelaste, szczupłe. I pędzą tam gdzieś właśnie na ten kawie, albo się chichrają, siedzą. Uwielbiam na przykład patrzeć na te, które palą, mają takie, wiesz, grubo po 70, z tym fajem siedzą w tej knajpie, na tą kawę i chichrają się w taką bandą całą. Ja kocham na nie patrzeć. Nie to, że kultywuję palenie z nimi, ale chodzi mi o to, że one po prostu mają taki joy of life, czego nasze seniorki często, mam wrażenie, nie mają. Jak zresztą byłaś też gościnią w moim podcaście, tej specjalnej serii o długowieczności, która zresztą uważam bardzo fajnie wyszła, ale też była smutna, bo od strony badawczej pokazała smutek polskiego seniora. I to jest trochę takie, jakie to jest kurde niewdzięczne życie, że jakby żyjemy, mamy to doświadczenie kolejne lata i coraz słabiej, coraz smutniej, coraz gorzej, a potem jakby jesteśmy na peryferiach społeczeństwa. To jest beznadzieja. Tak, zmieńmy to. Smutne, ale zastanawiam się, no właśnie, że obecnie sytuacja seniorów w Polsce wygląda tak, jak wygląda i nie ma się co porównywać z odpowiednikami właśnie z Grecji, bo to jest zupełnie inna mentalność i to też od po prostu pokoleń zupełnie inaczej wygląda, ale jestem ciekawa, czy to bardziej świadome pokolenie dojrzalszych kobiet teraz, które będą wchodzić w wiek senioralny, będzie już właśnie towarzyskie, chodzące do restauracji, czy na spacerki, hajki, czy jakieś inne, wiesz, wspierające aktywności. Znaczy, i spędzające też czas w ogóle razem. Mam wrażenie, że te społeczności kobiece jednak zyskują na wartości, na ważności. Także my jednak mamy te, widzimy to, że nasze bycie ze sobą też ma wartość taką, że są pewne rzeczy, które że są tylko kobiece. I to też jest prawda. Pewnie są też takie, które są tylko męskie. Mężczyźni też mają tutaj całe pole wyzwań, bo na przykład mężczyźni płaczący razem albo mający kręgi, nie wiem, saunowanie wspólne i tak dalej, to jest w ogóle dla nich to jest, wiesz, przy tym postrzeganiu jakby mężczyzny to jest trudne. Ale, nie wiem, siostrzeństwo świętej sauny, które tak, totalnie tak każdemu powiesz, polecam, tak, to też jest to, piękne, że to jest kandydat do Oscara, tak? Dobrze mówię? Czy, tak, estoński. Tak. Estoński. To, że pokazuje się takie rzeczy szerszemu światu i że to jest, że ludzie na to chodzą do kina, że nam się to podoba, jest też pewnym wskaźnikiem tego, że jesteśmy tam, jesteśmy tam, idziemy. Czy, nie wiem, jest super książka Dziewczyna, kobieta, inna. Mega w ogóle. Boże, to jest rewelacyjna książka, która pokazuje, tam są takie jakby z perspektywy różnych kobiet, różnych, w różnym wieku jest opowiadana pewne całkowite story, ale właśnie autorka trochę bawi się w innych narratorów w tej historii. Super. O Boże, jaka ta książka jest dobra. Jest tak dobrze przetłumaczona na polskie. Czytam po angielsku i po polsku. To jest brytyjska autorka, niejaka Evaristo. Rewelacyjna. Ale jak ja to czytałam, po prostu tam właśnie takie nastoletniej córki tej głównej bohaterki i jej punkt widzenia na daną sytuację, mówi, Boże, to jest jak moje dziecko, bo to jest jak samomyślne. Ale to jest super, że mówisz o tym przy tej książce, której ja nie czytałam, ale Siostrzeństwo Świętej Sauny widziałam i to też była moja refleksja, jakie to jest super, że to jest uniwersalne, że tak, to jest, są kobiety to ze Estonii uniwersalne. I my możemy się z tym utożsamić, więc to oczywiście wiadomo, globalizacja i jesteśmy mocno ujednoliceni, ale mówiłyśmy w tej rozmowie w dużej mierze o tych różnicach, że tutaj taka szerokość geograficzna, taka mentalność, a fajne, niefajne. Super jest to, myślę, że możemy zobaczyć ten punkt wspólny i możemy się od siebie uczyć wzajemnie. Tak? Bo jakby różnorodność jest istotna, ale to jest świetne, że możesz iść do kina na film z zupełnie innej kultury, który mówi do ciebie tym samym językiem, który mówi o twojej babci, o twojej mamie i o tych problemach, z którymi miałam ty się mierzysz. Miałam to wrażenie już raz. W 2017 roku byłam w Stanach na takim leadershipowym programie dla kobiet, gdzie były kobiety z 20 paru krajów i po jednej z każdego kraju my byłyśmy ze sobą skoszarowane tam na 1,5 miesiąca. I to było dla mnie niewiarygodne, bo to były takie kobiety, które działają w NGO-sach, trochę są liderkami, ale z krajów rozwijających się. Polska wtedy była jeszcze na tej liście. I więc to były dziewczyny z różnych krajów afrykańskich, to były dziewczyny z Azji gdzieś i nagle po prostu tak pierwszego dnia, tak oczywiście sztywno, czym się zajmujesz, prowadzę tam NGO-sa, coś tam, takie w ogóle było o rozmowy. I nagle drugiego dnia poszliśmy tam już same gdzieś tam na obiad, na jakiś lunchik właśnie, czy wieczorem gdzieś na jakieś spotkanie i nagle się okazało, że zaczynamy gadać o dokładnie takich samych rzeczach. Ja się super zaprzyjaźniłam z dziewczyną z Zimbabwe,
która miała, akurat byśmy na dokładnie na tym samym etapie, wiesz, męsko-damskich, rodzinnych rzeczy i po prostu my lałyśmy razem łzy, że jesteśmy takie same. Chciałam dokładnie powiedzieć, że to taka tak wyszła wam terapia grupowa. Tak, znaczy tam było, a cały gruby element terapii grupy, my się strasznie fajnie trzymamy. Ja z na przykład argentyńską moją psiłką stamtąd, no w sobotę miałam kola 1,5 godziny, gdzie sobie opowiadałyśmy, co się u nas teraz dzieje. Więc my jesteśmy dużo ze sobą. Muszę powiedzieć dumnie, że Colin, która jest też taką, była bardzo mi blisko mi jest do dzisiaj, kandyduje, uwaga, na prezydentkę RPA. No, gruba sprawa. Super, jestem z niej dumna. Ale to są fajne dziewczyny z Indonezji, z Indii. Wiesz, no my tam... wiesz, niby background inny, kultura, świat inny, kolor skóry kompletnie inny, wiesz, kanon urody inny. Mhm. My suche patyki z Europy białe, a po prostu te Afrykanki w tych kolorach. To też jest bardzo odświeżające, nie? Po prostu gdzieś, wiesz, jak ja bym miała wielkość pupy mojej ukochanej przyjaciółki z Zimbabwe, to no byłoby to dla mnie ciężkie. Ona wygląda tak pysznie i pięknie, że sama miałam ochotę czasami ją ugryźć w ten tyłek, wiesz, powiem ci, że to było ekstra. One wyglądały, taką piękną seksualność miały w sobie i takie pływanie właśnie, te biodra, nie? Tak, ale myślę, że to zderzanie kultur jest bardzo ważne właśnie, żeby wyjść z tej naszej bańki, bo pamiętam, jak jedna dziewczyna, taka znajoma znajomej, która mieszka w Brazylii, wychowana właśnie w naszym kanonie, czy polskim, czy w ogóle no też takim, powiedzmy, zachodnim, czy tam amerykańskim wyglądu, przyjechała, przeprowadziła się do Brazylii i okazało się, że w ogóle nikt nie był nią zainteresowany. Ona całe życie walczyła o to, żeby wyglądać najwspanialej na świecie. Okazało się, że tamto najwspanialej na świecie jest zupełnie czymś innym, tak, i ta definicja jest inna. Tak, i wtedy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jesteśmy po prostu ofiarami jakiejś narracji kulturowej i społecznej. I to myślę, że uczy nas takiego dystansu, ale jednocześnie możemy też opaść te punkty wspólne. Myślę, że to jest w ogóle piękne. Mnóstwo. I myślę, że my po prostu tak się żeśmy zżyły i tak dużo miałyśmy, wszystkie tęskniłyśmy strasznie za dziećmi. Większość z nas miała dzieci małe wtedy i wiesz, to też trzymałyśmy się bardzo razem w tym, że jednak postanowiliśmy się kawałek zbudować, rozwinąć, ale jednak miałyśmy ten totalny wyrzut sumienia, że zostawiłyśmy na ten miesiąc małe dzieciaki w domach, więc tu się strasznie wspierałyśmy, miałyśmy absolutnie podobne problemy życiowe, rodzinne, które z nas były na rozdrożu, niektóre były na granicy rozwodu i to były takie same historie, takie same. Więc to było też niesamowite, pokazujące, że jednak jest coś kobiece. Tak? I stąd wracając do naszych ugrupowań, do tego, że żeby się spotykać, żeby być razem, żeby nie rywalizować kulturowo, szczególnie w naszej części świata, kulturowo jesteśmy ustawione against. Kulturowo jesteśmy usadzone, że ja muszę wyglądać lepiej niż ty, tak, muszę być ładniejsza niż ty, muszę mieć fajniejsze ciuchy niż ty, lepszą torebkę niż ty, fajniejsze nogi niż ty, nie? I to jest tak, że my się stawiamy, nie umiem, nie jestem psycholożką i też nigdy tego mocno nie zgubiłam. Nie wiem, czemu tak jest, że my jesteśmy w tej rywalizacji między sobą. Ale powinniśmy świadomie tego, od tego odchodzić. Nie? Powinniśmy świadomo po prostu dawać sobie fajnego uczucia. I to jest w siostrzeństwie świętej sauny świetnie pokazane. Ja miałam na przykład dysonans, mówiłam ci o tym filmie, że on jest brzydki. Tak. Miałam, że na przykład albo mi się dziwnie patrzyła, jeszcze my przyszliśmy z moją przyjaciółką na samym końcu, jakoś na ostatek do tego kina i usiadłyśmy w pierwszym rzędzie, więc jak była na przykład z perspektywy brudnej stopy tej dziewczyny historia, którą opowiadała, to mi to przeszkadzało, tak. Że widzę taką gigantyczną, jeszcze z tego pierwszego rzędu, wielką stopę z brudnym paznokciem. Tak, chciałam jej tak aż przeczyścić. To jest przecież też kulturowe w nas, nie? Tak. I to, że ten film jest taki właśnie z krzywego kąta pokazywane. Super polecam, bo jak się nie wie, o czym tak, mówimy. On właśnie wzbudzał we mnie też skrajne emocje, bo myślałam sobie, czuję się wstyd, że oceniłam wygląd w taki sposób, ale z drugiej strony jestem przyzwyczajona, że na ekranie wszystko jest piękne, gładkie i cudowne. Mm-hmm. Nie? Więc to ale bardzo dużo zdawało pytanie. Pokazało pięknie w tym filmie i w wielu różnych innych filmach czy książkach właśnie o tym, jak my się same wtłaczamy w te kanony, jak to, co mi moja babcia mówiła, nieświadomie, w dobrej wierze, jak mnie to też wrzucało w ten klimat, tak? Albo jak, kiedy się mogę ugryźć w język, rozmawiając z tobą, z którąś z dziewczyn, z którymi gdzieś pracuję, albo z własnym dzieckiem, albo z jej koleżankami, wiesz, to są takie rzeczy, które możemy świadomie zatrzymać, ale ewidentnie cieszy mnie to, że dzisiaj naturalnie wyglądające kobiety 50, 60, 7-letnie są częścią społeczeństwa. Są normalną, nie stygmatyzowaną częścią społeczeństwa. To nam daje wielkie nadzieje na przyszłość, bo pewnie każda z nas, jakkolwiek jest dzisiaj młoda czy stara, tam wyląduje.
I też to, że właśnie sobie możemy dawać ten support, który w męsko-damskich relacjach sobie tego akurat nie damy. Damy sobie jedne rzeczy. I też taka właśnie fajna, to też co przychodzi w pewnym wieku zazwyczaj, to jest też świadomość tego, z kim się chce żyć. Jako z partnerem i jako z przyjaciółmi, nie? Że nie budujesz tych toksycznych relacji, że jeżeli ktoś przychodzi się z tobą spotkać do tego, żeby obgadać innych, to nie chcesz, to czujesz, że to jest niefajne i tego nie chcesz i świadomie próbujesz to rozmontować albo nie spotykać się z tą osobą, ale że jeżeli masz partnera, który przygląda się każdemu twojemu krzywemu włoskowi i mówi ci, że powinnaś to ogolić albo coś tam takiego innego zrobić, to pewnie świadomie warto albo tego partnera spróbować uświadomić, że to nie jest ten kierunek, albo go zmienić i po prostu żyć z kimś, kto cię akceptuje. Bo my same sobie to nakładamy i często nakładają na nas tę potrzebę, wiesz, idealizacji ci faceci. Którzy też są oczywiście produktem swojego wychowania. Otóż to. Ja też myślę, że warto jest, tak jak ty mówisz, że przypominasz, jak to wygląda w większości, jakie są nawyki, czy poglądy, przekonania większości społeczeństwa, czy globalnego, czy naszego. To jest ważne, żeby właśnie czasami wyjść ze swojej bańki, bo jest dużo do zrobienia, wydaje mi się, że jednocześnie, wiesz, mówimy, jak duża idzie zmiana, jakie mamy trendy, tendencje, i to nam się wydaje takie oczywiste, a tak naprawdę my dopiero raczkujemy. Są takie pojedyncze przebłyski i myślę, że warto próbować oczywiście w taki nienarzucający sposób gdzieś tam szerzyć dalej swoje czy poglądy, czy po prostu dzielić się wiedzą. I ty to robisz, się staram to robić, bo wydaje mi się, że jakkolwiek by to banalnie nie zabrzmiało na koniec dnia, myślę, że każdy z nas zasługuje na to, żeby po prostu dobrze żyć i żeby żyć dla siebie. Tak? I to nie jest egoistyczne. Kiedyś by mi ktoś powiedział, że to jest egoistyczne. No nie, myślę, że świat stworzony z ludzi, którzy dbają o siebie i przez to są życzliwi dla siebie i dla innych ludzi, to jest świat po prostu, który może iść w stronę jakiejś lepszej zmiany i dobrego rozwoju. Tak, ale tu dam ci wrzucę jedną dygresję, bo są dwie tutaj obok siebie rzeczy. Mam taki trochę czasami wyrzek na te walentynkowe, takie mówienie, ty kochaj tylko siebie. Tak, z okazji walentynek ci powiem, po prostu najbardziej ważną osobą, dla której jest to, żeby była ta miłość własna. I ja powiem tak, akceptujmy siebie, lubmy siebie i dbajmy o siebie, nie przekraczajmy się, nie róbmy sobie krzywdy, ale pamiętajmy o tym, że najfajniejsze szczęście, takie na prawdziwie głębokim poziomie, jest wtedy, kiedy robimy coś dla innych. I z całym szacunkiem, tak, nie idźmy w taki głęboki hedonizm, tylko rozważmy, że to są dwie różne rzeczy. Nie? Jedna rzecz jest taka, że my, często kobiety, ale faceci mają ten sam problem, po prostu potrzebę tego idealizowania, potrzeby dążenia do jakichś nieistniejących ideałów i właśnie takie albo oddawanie siebie innym za wszelką cenę, to jest zła rzecz. Więc dbanie o siebie, podstawowe, robienie sobie badań, też takie dbanie o to, że ja teraz tego nie czuję, tego nie chcę zrobić. Wiem, że ty może ty chcesz to zrobić, ale ja tego nie chcę zrobić, więc tego nie robię. I tyle. To jest jedna rzecz, ale druga, która też jest istotna, to jest taka, że żyjemy w świecie z innymi ludźmi, z innymi organizmami i chodzenie na przykład do schroniska i chodzenie ze zwierzętami tam na spacer, to jest coś, czego samym dbaniem o siebie nigdy sobie nie odzwierciedlimy, to jak zajebiście się możemy czuć wtedy. Prowadzę NGO-sa od 10 lat, więc wiem, kiedy mnie, że ten hype największy mam wtedy, kiedy czuję, że ktoś po prostu, komu pomogłam, uchwycił wiatr w żagle. Tak, ale nawet, wiesz, badania psychologiczne dowodzą nie tylko amerykańskich naukowców, że to uczucie, które daje nam największą satysfakcję i szczęście, to jest wtedy, kiedy ktoś inny jest nam za coś wdzięczny i my czujemy, że my pomogliśmy innej osobie czy innemu istnieniu. I dokładnie tak jest, że to zadbanie o tę bazę swoją jest po to, żebyśmy mogli być, mówiąc po polsku, of service, czyli służyć innym ludziom i wtedy mamy to kompletne i spełnione życie. Ale bez przekraczania siebie wtedy, tak? Że to jest też istotne. No, absolutnie tak. Więc taka właśnie, myślę, że to się buduje. Myślę, że że pewnie twoje pokolenie versus moje też jest już bardziej empatyczne, dziewczyny są bardziej empatyczne w stosunku do siebie, ale z drugiej strony, jak patrzę właśnie na środowisko mojej córki, to wiem, że tam jest nadal robota do zrobienia, bo jest tak, że one naturalnie właśnie konkurują o te urodowe rzeczy, to jest tak, że to jest tak klika, bo właśnie moja Jagoda jest akurat dokładnie teraz na takim etapie, że z takiego dzieciaka przeskoczyła w dziewczynę, która nagle potrzebuje się po prostu przez tą godzinę
wiesz, przebywać w łazience, robić te wszystkie upiększające rzeczy. I ja sobie myślę, że odpuszczam to sobie, ponieważ na pewno nie ma tu wzorca w matce, bo ja, jak mówię, jakby nakremowuję jakimś jednym kremem twarz i wychodzę. Takim no-name'em zazwyczaj. I więc ona tego pewnie nie schwyciła z mlekiem matki. Natomiast jest to taki etap w jej życiu, że potrzebuje pewnie podkreślić tą kobiecą część, ale teraz się też buduje ta rywalizacja. I jakby moją rolą czuję i rolą tego, co moja córka czyta, albo gdzie ją biorę do kina, albo co jej pokazuję, jest rozpuszczenie tego w takim powiedzeniu, okej, ej, to nie jest twoja konkurencja. To jest ktoś po prostu inny, nie? A moją rolą jest zakończenie tej rozmowy. Dlatego, że nie wiem, przemyślałam sobie, w jaki sposób można dojść do kropki, kiedy ma się rozmówcę, rozmówczynię, z którą mogę rozmawiać godzinami. Chciałam cię jeszcze zapytać, czy masz wieczorne rytuały? Moim wieczornym rytuałem jest też to, że przez ostatnie przynajmniej pół godziny nie jestem na telefonie i po prostu sobie robię jakąś taką, wiesz, łazienkową pielęgnację, biorę prysznic, nakładam te więcej niż jeden produkt w moim przypadku. To jest dobre. Tu nie bierzcie ale za mnie też, ale też nie można przesadzać i nie przekombinować. I lubię sobie po prostu poczytać coś przed snem i ta książka mnie zawsze zmuli. Papier. Jest potrzebny. Tak. Absolutnie. Ale też nie jest to właśnie u mnie, to też jest ciekawe. Kindle jeszcze do mnie nie dotarły. Do mnie tak więc samo. Więc technologia love it, ale nie. Mhm. Więc jakby nic wielkiego się nie dzieje. Staram się sobie troszeczkę odpuszczać, nie pracować po nocach i coś sobie może oglądam, ale potem już telefon idzie w odstawkę, łazienka, łóżeczko, książeczka, basic. Coś, co na koniec nam dodasz super z wieczornych. Do tego też dodam, że to jest nieprawdopodobnie ważne, dlatego że znakomita część społeczeństwa światowego walczy z bezsennością i z problemami ze spaniem. Sen jest topowym obszarem, żeby się dobrze czuć, żeby dobrze wyglądać, się wolno starzeć, nie mieć Alzheimera. Jest bezpośrednia korelacja między tym, że jeśli śpisz nagminnie mniej niż 6 godzin, masz znakomicie zwiększone ryzyko Alzheimera. Nikomu nie życzymy. I teraz tak, to co mówią eksperci, 2 godziny przed snem tak naprawdę powinno się już wyłączyć to niebieskie światło. O, ja mam okulary blokujące niebieskie światło, więc mogę trochę dłużej. Nawet jakieś, nie wiem, 30-50 zł to jest w ogóle jakaś tania rzecz. Nie wiem, ja kupiłam za więcej, ale mam je od 5-6 lat, cały czas te same? To jest ważna rzecz, więc okulary blokujące niebieskie światło, wyłączenie wszelkiego rodzaju ekranów tak właśnie od 2 godzin do wcześniej też ta godziny. Opcja pomarańczowego ekranu. Tak. Można sobie, jak nie masz okularów, to zawsze jakieś coś. Dokładnie. Papierowa książka przed snem i w ogóle chciałam powiedzieć, że czytanie 20 minut przed snem oraz czasami na początku nakłonienie nastolatka, żeby czytał. To się trzeba zmusić, naprawdę. Poziom słownictwa dziecka czytającego regularnie versus dziecka nieczytającego to jest 50%. Dzieci czytające regularnie mają o 50% w każdym dowolnym języku bogatsze słownictwo niż te, które nie czytają. Znaczy jest o co walczyć. I papierowa książka, czyli właśnie wyekranowanie się, odbodźcowanie i też chłodzenie sypialni. Oj, totalnie. Jeśli wiesz, możemy zrobić odcinek o w ogóle, wiesz, no, sleep hacks. Tak, też chłodno w sypialni, tak. Ciemno w sypialni, tak. To też jest dla mnie mega ważne. Jak nie ma opcji, żeby była wyciemniona, ja mam opaskę. Eye maski, tak. A wiesz co, ja mam jakieś różne no-name'owe, teraz mam jakąś lnianą, ale nie mam żadnej takiej konkretnej, którą polecam, ale zawsze w podróży, no to opaska jest konieczna. Tak. Jeżeli kogoś też dźwięki wybijają, to też można sobie w zatyczki wsadzać. Tak. Ja akurat nie mam takiej potrzeby. Natomiast powiedziałaś ogólnie dzisiaj też o takich rzeczach, które są topowe, jeśli chodzi o trendy wellnessowe, czyli właśnie zadbanie o sen, kwestia treningów siłowych i w ogóle budowania masy mięśniowej. To też od razu po prostu czuję, jakbyśmy byli na jakimś speedzie. Na ostatnich sekundy powiemy wszystko, co wiemy. Dobrze, to powiedziałaś o treningach siłowych. To jest mega ważne. Mówi się teraz bardzo dużo w kontekście budowania masy mięśniowej. No. Właśnie też, jeżeli mowa o starzeniu organizmu, że tak naprawdę to, co nas utrzyma przed łamającymi się kośćmi, to silne, to duża nie ilość mleko. Mięśni. Nie mleko. Dokładnie, czyli właśnie mocne, dużo mięśni i to jest skorelowane z tym, co też powiedziałaś, czyli właśnie wyższa podaż białka, bardzo ważny trend i myślę, że wiele osób ze środowiska proroślinnego, wegetariańskiego, które są w świecie też właśnie zdrowotnym, wellnessowym, na bieżąco z badaniami, zadaje sobie to pytanie, bo myślę, że nie jesteś sama, ja też gdzieś tam eksploruję tematy choćby rybne. Za chwilę będziemy mieć lab grown meat, więc ten aspekt niekrzywdzenia, który dla mnie jest też ważny, dokładnie. Nam trochę odejdzie, tak? Czyli będziemy mieć mięso z laboratorium, które będzie dość dobrze przebadane,
bardzo dobrego składu, bezantybiotykowej i tak dalej, więc to też jest dla nas trochę ratunek. Uwielbiam z tobą rozmawiać i to jest moja największa puenta, abstrahując od wszystkich innych lifehacków. To była czysta przyjemność. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, to chciałam tylko dodać, że moim marzeniem było posiadanie, czy kontynuowanie tej serii na dwa głosy w wersji bardziej niereżyserowanej, gdzie nie mam głównego wątku i po prostu siadamy i rozmawiamy. Tak. I byłam tym tak przerażona wczoraj, że non-stop rozkminiałam, jakie poruszę tematy, jak to będzie szło i pomyślałam sobie, nie. Robisz dokładnie to, czego nie chciałaś i marzyłaś o tym, żeby pójść w nieznane, więc uważam, zobacz, że pójście nieznane z tobą była czystą przyjemnością. Bardzo ci dziękuję. Zajemnie. I mam nadzieję, że będzie jeszcze okazji bardzo dużo. Tak, musimy, poszukajmy ich. Znajdziemy je. Szukajmy ich. Mam nadzieję, że ten nasz dwugłos jest też fajny, bo jest też różnorodny, także ja dużo też czerpię z tego przyjemności. Ja też. Dziękuję. Dziękuję. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie serii Na Dwa Głosy. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień.